Cześć kochani, dzisiaj mam dla Was długo wyczekiwany przez Was film, o który się pytałam, czy go chcecie i chcieliście. W związku z tym przychodzę do Was z przeglądem paznokciowych wydawnictw miesięcznych lub w ogóle cyklicznych na naszym polskim rynku. I mam dla Was aż 4 propozycje. Na naszym rynku funkcjonują głównie 4 paznokciowe tytuły. I są to Paznokcie, Magnifique od Semilaka, Nails Trendy, nowy magazyn, który recenzowałam w osobnym filmie, do którego Was odsyłam, a także Akademia Paznokcia. Dlaczego nie są to najnowsze numery? Dlatego, że było mi tak po prostu najłatwiej. Jednego miesiąca je zebrałam, kupiłam wszystkie z danego okresu, które są w sprzedaży i postanowiłam je porównać, zrecenzować, a także podpowiedzieć Wam może, do którego pisma zajrzeć, jeśli szukacie konkretnych rzeczy. Jeśli chodzi o magazyn Nails Trendy, ja już go recenzowałam i mówiłam tam, że po pierwsze cechuje go bardzo staranne wykonanie, bardzo ładnie zrobione zdjęcia, dużo tekstów specjalistycznych, ogólnie dużo tekstów, mało reklam i jeszcze taka rzecz, że te teksty nie są tylko dla profesjonalistów, ani też tylko dla ludzi hobbystycznie zajmujących się paznokciami. Jest to takie bardzo wyważone czasopismo, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie, a nawet jeśli już ktoś profesjonalnie wykonuje paznokcie w salonach kosmetycznych, ma swój salon albo przyjmuje w ogóle klientki gdziekolwiek, to także powinien znaleźć coś dla siebie. Nie tylko dlatego, że są tam właśnie teksty typowo specjalistyczne, ale także dlatego, że nawet te takie amatorskie teksty zawierają informacje, które mogą nas jako stylistów zaciekawić. I tak też było w moim przypadku. Powiedzmy, nie wszystko było dla mnie nowością, ale pewne triki były całkiem przydatne. Ale tak jak już mówiłam, na tym piśmie skupiać się nie będę, bo o nim jest cały osobny film, a także wpis na blogu, do którego Was zapraszam. Kolejnym bardzo ładnie wydanym i kolorowym pismem jest Magnifique od Semilaka. Jest to pismo jako jedyne wydawane nie na śliskim, takim gazetowym papierze, tylko to jest taki trochę, się mówi, kredowy papier. W środku jest taki bardziej śliski, ale jednak nie jest to to samo. Jeśli chodzi o wydanie, no jest oczywiście bardzo, bardzo ładne, jak wszystko, czego dotyka się Semilak. Natomiast to, co w tym czasopiśmie jest takie, no dla mnie mało przydatne, to, że to są takie proste rzeczy dla ludzi, którzy po prostu robią hybrydy w domu. I nie ma się tu co dziwić, bo Semilak jest przecież taką marką, która została stworzona po to, żeby właśnie wyjść z salonu i trafić pod domową strzechę, jak to się mówi, żeby zwykli śmiertelnicy, Jezu, jak to brzmi, mogli w końcu zrobić sobie paznokcie, nie chodząc do salonu. I właśnie dla takich ludzi, którzy hobbystycznie zajmują się paznokciami, robią je tylko sobie, bądź tylko rodzinie, jest przygotowane to czasopismo i też jest ono głównie dla ludzi pracujących na marce Semilak, chociaż niekoniecznie, bo jak ktoś się nagimnastykuje i poszuka, to oczywiście znajdzie odpowiadające produkty z tego czasopisma w innych firmach. To nie jest żaden problem. Natomiast oczywiście wszystkie tutoriale, które są, a jest ich trochę, są pokazane na lakierach firmy Semilak. I obowiązują tutaj trendy, które styliści Semilaka uważają za wiodące. Czyli mam Manitule, Animani i tak dalej. Kto ogląda Instagrama, Instastory Semilaka albo ich live'y, to na pewno orientuje się, o jakie trendy chodzi. Jest to też najcieńszy magazyn z tych wszystkich, które Wam tu pokażę. No i artykułów ma stosunkowo mało, więcej zdjęć, inspiracji, kolaży. Przechodzimy oczywiście do dwóch najbardziej znanych tytułów, czyli Akademia Paznokcia i Paznokcie. Są to pisma branżowe na rynku istniejące już bardzo długo i z reguły jeśli pyta się szkoleniowca na szkoleniu, jakie pisma branżowe należałoby czytać, to padną właśnie te dwa tytuły, bo one mają ugruntowaną pozycję, tworzone są przez specjalistów i tak dalej, i tak dalej. Ich pierwszym, największym minusem jest to, że oba zawierają masakryczną liczbę reklam wręcz. I jak na cenę 12 zł i 13 zł, tych reklam jest za dużo. Wolałabym zapłacić nawet 20 zł za czasopismo, ale żeby tych reklam się pozbyć, chociaż żeby ich było o połowę mniej. To już by wystarczyło. Dlatego między innymi właśnie chwaliłam tak bardzo Nails Trendy za to, że tych reklam nie ma tam aż tak dużo, bo było ich tam kilkanaście w porywach. W porównaniu do tego, że one tutaj zajmują w tych czasopismach zdecydowanie, no może nie większość, ale dużą część całej treści.
Te dwa czasopisma różni też podejście do tematu. Paznokcie nastawione są jednak mimo wszystko bardziej na wiedzę specjalistyczną. Tutaj stosunek tej wiedzy do tutoriali ze zdobień wynosi mniej więcej 30 do 70, czyli wciąż tych zdobień jest bardzo dużo, ale jest też trochę artykułów dotyczących tam prowadzenia salonu, prawidłowej budowy, frezów, frezarek. Takie tematy były poruszane w tych dwóch numerach, które mam akurat przy sobie, no odnośnie akrylu, zaciskania paznokcia, fręcza konstrukcyjnego, to wszystko właśnie było w tytule Paznokcie. Natomiast Akademia Paznokcia jest cieńsza objętościowo i praktycznie 95% całej treści to są zdobienia. Tak oczywiście nie liczyłam tego dokładnie, tylko tak pi razy drzwi na oko, żeby Wam pokazać i zaakcentować różnicę. I te zdobienia, owszem, są ładne, są pomysłowe, ale nie ma takiej przyjemności z patrzenia na nie, co właśnie w tych tutorialach z Neistendy, gdzie może było ich mniej tutoriali, ale te zdjęcia były ładniej zrobione. Przykładowo, że jak najzimą, witaj wiosno, nie wiem czy widzicie te zdjęcia, zrobione jakby telefonem komórkowym, no wygląda to źle, po prostu wygląda to źle. I jakkolwiek dobrze to zdobienie nie byłoby wykonane, no to nie wygląda tak fantastycznie. Dla kontrastu mogę Wam pokazać zdjęcia, które już dostarczyło Indigo. Indigo zawsze dba o to, żeby ich zdjęcia były ładne, pięknie zrobione i żeby się po prostu dobrze prezentowały, dlatego nie dziwi mnie, że takie zdjęcia pojawiły się w gazecie. Tutaj mamy błękitną wstęgę, również piękne zdobienie, tylko jakby piękniejsze było, gdyby zrobić mu równie piękne zdjęcia, bo jakby w magazynach nie chodzi tylko o to, żeby się czegoś nauczyć, ale żeby też coś ładnego obejrzeć. I właśnie minusem zarówno Akademii Paznokcia, jak i Pisma Paznokcie jest to, że te zdjęcia nie są na takim dobrym poziomie, jak chociażby w Nails Trendy. Ja wiem, że może faworyzuje trochę to Nails Trendy, ale naprawdę wydaje mi się, że on wniósł trochę świeżości na nasz rynek wydawniczy, jeśli chodzi o wydawnictwa paznokciowe, bo właśnie wyróżnia się tym, że nie ma tyle reklam, a zdjęcia są przepięknie zrobione. No nie ma tego właśnie w tych dwóch ugruntowanych czasopismach na naszym rynku. Nad czym ubolewam? Bo naprawdę można by podnieść cenę magazynu, można by zatrudnić lepszych fotografów, w ogóle zatrudnić fotografów, zapraszać do współpracy osoby, które są w stanie dostarczyć ładne zdjęcia, bo ja sobie wyobrażam, że to, co pojawia się w tej gazecie, to nie jest tak, że każda z tych stylistek idzie sobie do studio, robi sobie te paznokcie, ktoś się fotografuje, tylko ona w trakcie pracy robi zdjęcia tym, co ma pod ręką i po prostu tworzy artykuł, ktoś go potem składa, oni go drukują i on idzie do gazety. Ja wiem, jak to działa, bo moja mama pisała dla pism branżowych, co prawda kosmetycznych bardziej niż paznokciowych, ale wszystko też przygotowywała sama. Myślę, że można by się nad tymi pismami popracować, chociaż te tutoriale, te zdobienia i wszystkie techniczne artykuły stoją na naprawdę wysokim poziomie, więc jeśli jesteś początkującą lub zaawansowaną stylistką paznokci, chcesz się rozwijać, chcesz się czegoś nauczyć, to te dwa tytuły są jak najbardziej dla Ciebie i szkoleniowcy właśnie nie bez powodu je polecają swoim kursantom. Magnifique jest właśnie bardziej w stronę domatorów, amatorów, a Nails Trendy jest tak gdzieś po środku, bo miło się na to patrzy, można skorzystać w domu i można skorzystać w salonie, więc mamy tutaj pełen przekrój i mam nadzieję, że tym filmem Wam trochę pomogłam w wyborze. No bo jednak nie są to tytuły najtańsze, niektórzy nie chcą próbować i metodą prób i błędów znaleźć czegoś dla siebie, więc mam nadzieję, że tym właśnie Wam pomogłam. Jeśli film Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o łapce w górę, a jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, no to możecie zrobić to teraz, pamiętając o kliknięciu również w dzwoneczek, który podobno czasem działa. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!